Przed godziną trzecią otrzymaliśmy informację o wysadzeniu bankomatu w jednym z banków na terenie Krosnoodrzańskiego. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji zorganizowane zostały posterunki blokadowe, zarówno na terenie powiatu krośnieńskiego, jak i jednostek ościennych. Wszystkie patrole będące w służbie otrzymały informację o tym zdarzeniu. Na miejsce przybyli policyjni pirotechnicy, którzy podjęli czynności sprawdzenia, czy można bezpiecznie wejść na ten teren, żeby mogli z kolei pracę rozpocząć policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz krośnieńscy policjanci. Na chwilę obecną nie są znane straty, jakie zostały poniesione przez bank.